Witam serdecznie i zapraszam do oglądania mojego kolejnego filmu. Jestem korepetytorem online z przedmiotów ekonomicznych i dzisiaj w tym filmie ze statystyki matematycznej chciałam Wam omówić rozkład geometryczny. On jest często mylony z rozkładem dwumianowym, bo też dotyczy cechy skokowej, ale w nim chodzi głównie o to, że też mamy szansę na wystąpienie pewnego zdarzenia. Tutaj nazywamy to wylosowaniem szczęśliwego losu i my mamy obliczyć prawdopodobieństwo, że wylosujemy ten szczęśliwy los, ale dopiero po trzech próbach. Czyli nie interesuje nas, jakie są szanse na to, że wylosujemy dwa szczęśliwe losy spośród trzech możliwych, a to, że w końcu i dopiero po trzeciej czy w trzeciej próbie wylosujemy szczęśliwy los. A więc to będzie wskazówka, że nas interesuje moment, jakby prawdopodobieństwo pojawienia się tego momentu, że w końcu, dosłownie powiem, zaznaczam w końcu, osiągniemy sukces, a nie i jakie są szanse na osiągnięcie iluś tam sukcesów. A więc w tym momencie korzystamy ze wzoru, który może przypominać nam rozkład dwumianowy, na prawdopodobieństwo w rozkładzie dwumianowym, tyle że brakuje tutaj z przodu tego elementu na kombinacje iluś elementowe. A więc u nas w tym wzorze możemy powiedzieć, że prawdopodobieństwo tego, że jakaś zmienna losowa, którą nazywamy w tym momencie wylosowaniem szczęśliwego losu, zajdzie to powiedzmy po trzech, w trzeciej próbie, wynosi 1 minus p, gdzie p to jest właśnie to szczęście, czyli wylosowanie tego szczęśliwego losu do potęgi przemnożonej, podniesionej k minus 1 i razy p. Czyli u nas w tym przypadku konkretnie prawdopodobieństwo wystąpienia tego zdarzenia w pojedynczym zdarzeniu to 25%, a numer zdarzenia, w którym ma po raz pierwszy pojawić się sukces, to trzecie zdarzenie. A więc, gdy podstawimy to sobie do odpowiednio do wzoru, widzimy, że prawdopodobieństwo tego, że sukces będzie nastąpił dopiero w trzeciej próbie, wynosi odpowiednio 1 minus 0,25 do potęgi k minus 1 razy 0,25 jako to p, wychodzi wynik. Wtedy możemy powiedzieć, że szanse na to, że w trzeciej próbie wylosujemy w końcu ten szczęśliwy los, wynoszą 14% po przecinku. Tak interpretacja jest wystarczająca. Jeśli chodzi o pozostałe elementy rozkładu dwumianowego, oprócz tego, że określamy prawdopodobieństwo zajścia konkretnego punktowego prawdopodobieństwa, możemy określić również takie parametry rozkładu zmiennej losowej jak wartość oczekiwana. Jest to bardzo proste, bo wystarczy podzielić 1 przez p, czyli to będzie ta wartość oczekiwana. Znając prawdopodobieństwo zdarzenia oznaczającego sukces, pozwoli nam na określenie zarówno wartości oczekiwanej, jak i wariancji w rozkładzie geometrycznym. Ta nie posiada interpretacji, wartość oczekiwaną oczywiście interpretujemy. Jeżeli nie interpretujemy wariancji, to interpretujemy pierwiastek z takiej wariancji, czyli odchylenie standardowe w tym rozkładzie geometrycznym. Na pewno interpretujemy to jak typowe odchylenie standardowe, czyli w tym momencie musimy o tym pamiętać. Zawsze jest możliwość również policzenia współczynnika zmienności, czyli po prostu policzenia, jak dużą część odchylenie standardowe stanowi w wartości oczekiwanej w udziale procentowym, jak duża jest ta zmienność. Pamiętajmy o tym, że czasem przydatne jest policzenie prawdopodobieństwa przedziałowego, korzystając z dystrybuanty, czyli skumulowanego prawdopodobieństwa. Czyli 1 minus p do potęgi k określi nam, jakie jest prawdopodobieństwo, że osiągniemy sukces przy mniejszej liczbie prób niż
K, czyli na przykład mniej 3. Będzie to w tym momencie bardzo przydatny wzór, z którego można skorzystać. Jeszcze znaną własnością w rozkładzie geometrycznym jest to, że dominująca, najczęściej występująca wartość w rozkładzie geometrycznym z góry jest podana jako stała i wynosi 1. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania-projekty@wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania-projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.